Dzień dobry, witam. W dniu dzisiejszym pokażę jedną taką, można powiedzieć, z bardziej prostych napraw. Chodzi o wymianę gumy pierścienia Zoom. Widzimy tutaj doskonale, jak guma się już rozeszła, weszła na pierścień ogniskowej. Widzimy, że aż zasłania podane wartości. Naprawa jest bardzo prosta, nie jest skomplikowana. Należy zdjąć starą gumę pierścienia, wziąć na chwilę obecną wacik, zmyć stare pozostałości kleju. Tutaj akurat no, Państwo tego nie widzą, ale ja jak myję, to widzę, że klient próbował to czymś podklejać. O, widzimy doskonale, jaka jest konsystencja, jakiś klei. Bierzemy nową gumę. Możemy zauważyć, że ona się niestety różni. Tutaj mamy taką ostrą krawędź, tu jest taka krawędź, że tak powiem, lekko ścięta. Zakładamy nową gumę. Oczywiście staramy się nie uszkodzić obiektywu. O. I można powiedzieć, że cała ta naprawa została w chwili obecnej już zakończona. Tu jeszcze postaramy się ładnie ją ułożyć. Nowa guma już jest założona. Proszę pamiętać o tym, żeby jej nie podklejać. Teraz jedynie co nam zostało, to tylko i wyłącznie umyć układ optyczny tego obiektywu, ponieważ on jest bardzo brudny.